Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku przystanku Historia Online prowadzonego przez Szczeciński Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Dziś będziemy rozmawiać o zapomnianych strajkach z czerwca 1976 roku, a pretekstem do naszej rozmowy jest film dokumentalny pod tytułem Za wiele ran. Czerwiec 1976 roku na Pomorzu Zachodnim. Dziś będziemy rozmawiać z panią dr Katarzyną Rębacką, pracownikiem Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Szczecinie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Katarzyna jest autorem słynnej już dzisiaj biografii pierwszego wojewody szczecińskiego Leonarda Borkowicza. Raz jeszcze witam bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. I pana doktora Michała Siedziako, również pracownika Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Szczecinie, autora m.in. monografii wyborów do Sejmów PRL. Dzień dobry. Tak jak powiedziałem, będziemy dzisiaj rozmawiać o, tak mi się wydaje, zapomnianych strajkach z czerwca 1976 roku. O grudniu roku 70 wiedzą, myślę, że wszyscy, o styczniu 71 roku też, ponieważ było to słynny przyjazd chociażby pierwszego sekretarza KCPZPR Edwarda Gierka do Szczecina. O 1 maja 71 już dużo, dużo mniej, ale ten czarny protest powoli, powoli jakby odzyskuje swoje miejsce w tej historiografii, powiedzmy, Szczecina, w tych dziejach Szczecina. Coraz więcej filmów, coraz więcej się o tym mówi, coraz więcej się o tym pisze. W związku z tym te strajki z czerwca 76 roku pozostają nieznane. 24 czerwca 76 roku występuje w telewizji premier Piotr Jaroszewicz i ogłasza podwyżkę cen. Profesor Jerzy Eister w filmie, który będą Państwo widzieć, mówi o niej, że eufemistycznie mówiąc było to nieroztropne, bo rzeczywiście podwyżka była ogromna, zaproponowane rekompensaty małe. Jak w wielu miejscach doszło do protestów w czerwcu 76 roku? Czy skala była podobna jak we wcześniejszych strajkach, chociażby grudnia 70, czy mniejsza? Ja bym może zwrócił uwagę na jeszcze jedną rzecz. Jestem świeżo po lekturze przemówienia Piotra Jaroszewicza w Sejmie, w którym ogłaszał plan podwyżek. To trzeba powiedzieć i zaakcentować, że było to zrobione w fatalny sposób. Premier przemawiał w Sejmie bardzo długo, przy czym większa część jego przemówienia była poświęcona temu, jak Polska po 70 roku się rozwija, jak jest świetnie, ile ludzie pieniędzy więcej dostali w pensjach, po czym właściwie pod koniec przemówienia ogłosił, tak jak powiedział pan prowadzący, drastyczne podwyżki cen tych artykułów spożywczych, które były dla ludzi artykułami no zupełnie pierwszej potrzeby, oczywiście z przetworami mięsnymi na czele. Co więcej, ten plan podwyżek został przez posłów, więc przez tą reprezentację narodu, przyjęty właściwie przez aklamację, bez ani jednego głosu sprzeciwu. To już sam styl, sposób, w jaki planowano to przeprowadzić, był fatalny. Już idąc w kierunku odpowiedzi na pytanie, czy skala podobna jak w roku 70 czy w roku 80, oczywiście nie podobna, bo tych strajków było o wiele mniej, były punktowe, ale były w całym kraju właściwie. Natomiast zwróćmy uwagę na to, że te strajki też jakby nie miały kiedy się rozlać, czy nie miały czasu się rozlać. Reakcja była bardzo szybka. Tak, ponieważ bardzo szybko władze się z tej podwyżki wycofały. To zanim przejdziemy do tego wycofania, to chciałem jeszcze się zastanowić nad tym, dlaczego władza PRL, Edward Gierek, po takich doświadczeniach z grudnia 70, dokładnie tak samo, taka sama podwyżka cen. Może nie chodzi o skalę oczywiście, bo tutaj można się zagłębiać w te aspekty ekonomiczne, czy ona była duża, znaczy dużo mniejsza, czy mniejsza, czy większa, ale rosną tak naprawdę artykuły pierwszej potrzeby. Czyli dokładnie tak jak z 12 czy na 13 grudnia roku 70. I po 6 latach, po takich doświadczeniach, władza z powrotem jakby wraca do tego samego mechanizmu. Dlaczego? No ale ten mechanizm był jednak bardzo przemyślany, mam takie wrażenie. To był taki kryzys, który mógł być kryzysem kontrolowanym. To znaczy on był przewidziany przez władzę, władza była na niego w jakiś sposób przygotowana i to, co zwraca uwagę jakby... Czyli wyciągnęła wnioski z grudnia 70, tak? Zdecydowanie wyciągnięto wnioski. Ja tylko chciałabym zauważyć, że przecież to zamrożenie cen, które obowiązywały właściwie od
1971 roku, no ono musiało ulec zmianie. Te ceny musiały ruszyć do góry i tego wszyscy się spodziewali. I właściwie takim ostatnim momentem, który mógłby jakoś tam ten kryzys ekonomiczny troszeczkę przehamować, to był rok 73. No ale właśnie, władza z tych powodów, o których pan powiedział, się na to nie zdecydowała. Obawiano się powtórki z grudnia i pierwsza sprawa to jest moment ogłoszenia projektu zmiany w strukturze cen, no bo to tak jak powiedział pan doktor Siedziako, to był plan. Te podwyżki miały obowiązywać od połowy lipca. No, no oczywiście tempo było ekspresowe wprowadzenia tego wszystkiego. Więc przede wszystkim no, ludzie jadą na wakacje. Ludzie żyją urlopami, ludzie żyją tym, że dzieciaki kończą rok szkolny. To nie jest dobry moment do wszczynania dobrze zorganizowanego buntu. A już przecież po grudniu 70 roku robotnicy w Polsce wiedzieli, że są w stanie skutecznie przeciwstawić się władzy, że są w stanie zorganizować swoją jakąś reprezentację w postaci chociażby komitetu zakładowego, rady zakładowej, no bo to są te skutki przecież tak zwanej odnowy pogrudniowej. Więc trochę rzeczy się zmieniło. Powiedział pan przed chwileczką, że rekompensaty były małe. To nie w tym był problem. Rekompensaty były niesprawiedliwie przyznawane. Czyli osoby najmniej zarabiające otrzymywały najmniejsze wsparcie, które miało wyrównać właśnie te drastyczne podwyżki cen, a osoby najwięcej zarabiające dostawały najwięcej. I to zbulwersowało. No i kolejna rzecz to taka arogancja władzy, czyli tak zwane konsultacje społeczne. I to było zarzewiem buntu, zarzewiem ognia. Próbowano polskiemu społeczeństwu wmówić, że ta wielka operacja cenowa, no bo przecież nie używano określenia podwyżka, jest sprawą dogadaną, umówioną społecznie, że poszły informacje do komitetów właśnie zakładowych, że podstawowe organizacje partyjne. No i stąd się wziął jakby to pierwsze pytanie, ale chwila, no kto rozmawiał, kto konsultował. Ale strajki nie wybuchły tam, gdzie można się było spodziewać, czyli nie na wybrzeżu, tylko tym razem, no można powiedzieć, że najbliżej stolicy, prawda? Czyli Radom, czyli Ursus, czyli praktycznie już Warszawa, czyli Płock, czyli też niedaleko stolicy. Tym razem wybrzeże jakby nie poszło w pierwszym szeregu. To są te ośrodki i może dlatego też w niektórych miejscach te wydarzenia mają tak drastyczny przebieg, bo dochodzi znowu do zamieszek ulicznych, tak? Komitet płonie w Radomiu. Tak, które nie mają doświadczeń takich, jakie ma wybrzeże po roku 70, po 71, a więc doświadczeń samoorganizacji w komitety strajkowe, prowadzenia tego protestu w sposób zorganizowany, tak? Wydaje mi się, znając materiały Służby Bezpieczeństwa, która bardzo szczegółowo analizowała nastroje, wypowiedzi pracowników w tych kluczowych zakładach pracy, co do których się obawiano, że tam właśnie strajk wybuchnie i będzie miał taką formę, która jest dla władz niebezpieczna, czyli w Szczecinie to będzie stocznia Warskiego, stocznia Gryfia, ale też port. Tak? Wydaje mi się, że gdyby władze się z tej podwyżki nie wycofały i te nastroje, które SBC notowali w tych zakładach, trwałyby dłużej, to na przestrzeni kolejnych kilku dni mogło się udać wywołać strajk. I to wycofanie się władz z podwyżki było tutaj kluczowe i jednocześnie, tak jak tutaj pani doktor Rębacka powiedziała, władze przygotowywały się na to, tak, że coś się może stać i te działania były zarówno wyprzedzające, jak i już po tych pierwszych przejawach niezadowolenia, próbach organizacji strajku, gdzie nigdzie, o czym sądzę za chwileczkę powiemy, zakończonych sukcesem, bo w niektórych miejscach także na Pomorzu Zachodnim te strajki miały przecież miejsce. Gdyby władze nie wycofały się z tej podwyżki, to strajki mogły mieć miejsce, ale te represje w osoby, które mogły je wywołać, były właśnie też natychmiastowe i bardzo, bardzo dotkliwe, bo to nie były tylko i wyłącznie zwolnienia z pracy. Tak? My dzisiaj możemy powiedzieć lekko zwolnienie z pracy, tak? Ale zwolnienie w trybie dyscyplinarnym, które wówczas stosowano, w trybie natychmiastowym, to były
konsekwencje znacznie dalej idące niż tylko utrata stanowiska, bo to była utrata szeregu przywilejów socjalnych, ale też problemy ze znalezieniem kolejnej pracy i jeżeli już ta praca była znajdowana, to było zatrudnienie na o wiele gorszych warunkach, prawda? Chociażby ucinane urlopy. Oczywiście sprawy sądowe, tak? Te represje były precyzyjne, dotkliwe, stanowcze. Jakby w ten sposób władza sobie poradziła wówczas z tą sytuacją, bardzo szybko, gasząc jakby w zarzewiu ten protest. Można powiedzieć, że jedną z tych różnic jest to, że władza nie używała broni ostrej, prawda? W czasie tłumienia protestów. Dwa praktycznie protesty tłumiły głównie oddziały ZOMO, oddziały milicyjne, natomiast wojsko praktycznie w przeciwieństwie do grudnia 70 praktycznie nie używano. Jak wyglądała sytuacja na Pomorzu Zachodniczym, głównie w Szczecinie, w okolicach Szczecina, w tych zakładach czy w tych miejscach, które grudzień 70 bardzo mocno dotknął, które no, były centrum strajków w roku 70? No, na pewno te działania prewencyjne, to o czym mówiłam wcześniej, wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, żeby to podkreślać, czyli próba zarządzania kryzysem, którego się spodziewano. Więc jakby tutaj schemat działania był taki sam jak w innych regionach, wcześniej, no, użyję tego określenia, stworzenie list proskrypcyjnych, tak? Czyli spisu imion i nazwisk osób, które potencjalnie mogłyby właśnie być tym zarzewiem buntu, które miały jakieś doświadczenia na swoim koncie z takich działań opozycyjnych. To niekoniecznie musiało być grudniowe doświadczenie. To mogło być po prostu jakieś takie no, bardziej charyzmatyczne zachowywanie się na terenie zakładu pracy, dopominanie się o pewne równościowe sprawy, co nie miało jeszcze formy takiej opozycji, powiedziałabym, demokratycznie, jaką znamy z końca lat 70. Także na pewno to. Tych ludzi prewencyjnie właśnie skierowano na dodatkową jakby służbę wojskową, czyli od połowy czerwca wygarniano ich z tych najniebezpieczniejszych z punktu widzenia władzy zakładów pracy i po prostu w ten sposób oni znikali z tej mapy społecznej naszego miasta. Druga rzecz, no to oczywiście wzmocnione patrole ZOMO, skierowanie większej ilości jednostek paramilitarnych do Szczecina. Kolejna sprawa, dyżury, takie całodobowe dyżury, które zostały wprowadzone nie tylko w SB czy w milicji, ale również we wszystkich instancjach partyjnych na czele z Komitetem Wojewódzkim. Naprawdę władza wiedziała, że jakaś reakcja musi być. Tylko nie wiedziano, jaką skalę ona może przybrać, no i w którym miejscu dokładnie może wybuchnąć. Ogromnym paradoksem, a no jeszcze warto dodać oczywiście informacje o artykułach prasowych, którymi mieszkańcy regionu i kraju byli zalewani, a one są dość kuriozalne, no bo to dowiadywaliśmy się, że generalnie źródłem wielkiego kryzysu, czyli tego, co dzieje się w Polsce, poniekąd co miało swoją rację. To jest jakaś susza na terenie Afryki, prawda? To jest złe zarządzanie na terenie EWG. I my tutaj, prawda, właśnie w związku z tym, że tam tak źle się dzieje i tam ci kapitaliści tak źle rządzą, coś musimy zrobić. Oczywiście rozmowy profilaktyczno, takie wychowawcze, one były później, ale były też wcześniej i one miały też zdiagnozować nastroje społeczne. I tu nastąpił największy, wydaje mi się, problem, że władza zawierzyła w optymistyczne diagnozy przesyłane z lokalnych ośrodków partyjnych, a te z kolei z całą pewnością nie konsultowały w rzeczywisty sposób rzeczywistych nastrojów na tak zwanych zakładach pracy. Czyli oni sobie kreowali jakąś rzeczywistość, że ludzie są przygotowani, że ludzie sobie zdają sprawę, że ten kryzys, i jakby to w ten sposób szło. No i ze względu na stworzenie mapy właśnie wcześniejszych buntów i przyłożenie jeden do jednego w czerwcu 76 roku, to się wszystko rozjechało. No bo na przykład właśnie elektrownia Dolna Odra na terenie podgryfińskiej miejscowości Stare Czarnowo nie została objęta specyficznym zabezpieczeniem. Po pierwsze, wcześniej nie istniała. Po pierwsze, nie istniała, po drugie, tam się miało nic nie zadzieć.
to też prawda specyficzny zakład wówczas, tak? Wydaje mi się, że warto o tym powiedzieć, bo załoga na przykład Stoczni Warskiego wówczas stanowiła, no powiedzmy, spójną, no tyle o ile, ale tak, jedną ekipę dużego przedsiębiorstwa, ponad 10-tysięczną, a w Dolnej Odrze, i to być może władze troszeczkę zmyliło, był konglomerat, tak? Tam byli pracownicy, no, tak, z różnych regionów, z różnych jakby przedsiębiorstw, tam ciągle trwała budowa, a o czym pewnie też pani doktor za chwileczkę powie, tamten protest był najbardziej zorganizowany. Ja jeśli mogę, tylko dwie rzeczy do tego, co już było mówione. Ta propaganda, o której pani doktor powiedziała, ona również od pewnego czasu informowała polskie społeczeństwo bardzo ochoczo o podwyżkach, które mają miejsce na Zachodzie. Przy czym oczywiście na Zachodzie podwyżki, gdzie gospodarkę urządził wolny rynek, miały zupełnie inne podłoże. No, dwie rzeczywistości jakby nie do porównania z perspektywy osób, które je znają historycznie. I druga kwestia, wydaje mi się, że dobrze, żebyśmy powiedzieli, bo to rzecz dla nas oczywista, a dla potencjalnego słuchacza, widza naszej audycji, wydaje mi się niekoniecznie. W okresie, o którym mówimy, Służba Bezpieczeństwa, czyli policja polityczna, tak, jakbyśmy powiedzieli potocznie, miała swoje komórki i swoich przedstawicieli w poszczególnych zakładach pracy na miejscu. Więc była komórka Służby Bezpieczeństwa w stoczni tej, w tym przedsiębiorstwie i funkcjonariusze siedzieli w tych przedsiębiorstwach na co dzień, tam pełnili swoją służbę, tak, tam mieli sieć informatorów i oni byli na miejscu, tak. To nie tak, że oni się dowiadywali jakoś z zewnątrz, musieli starać się pozyskać informacje, co się dzieje na terenie tego czy innego przedsiębiorstwa. Oni byli tam na miejscu, co pozwalało im jakby kontrolować sytuację na bieżąco, ale jednocześnie sama ich obecność, no, pracownicy stoczniowcy na przykład, tak, Warskiego, wiedzieli, kto jest kim, tak, na terenie tego zakładu pracy. Jednocześnie sama ich obecność działała w jakiś sposób deprymująco. Tak, bo ludzie wiedzieli, że jeżeli ten człowiek, który tutaj jest z nami, cały czas nas obserwuje, odnotuje, że ja coś powiedziałem nie tak, ja nawoływałem do strajku, ja mogę mieć za chwileczkę problemy, tak? No, to jest powrót do roku 49, prawda, kiedy ustanowiono referaty ochrony w poszczególnych zakładach pracy, potem zlikwidowane w roku 56. Natomiast jeszcze jedną rzecz chciałem dopowiedzieć jakby do tego, co pani doktor Rębacka mówiła, czyli o tych kompaniach polowych Wojska Polskiego. One już wcześniej oczywiście były znane. Znane są kleryckie kompanie polowe, znane są również branki do wojska w roku 68. Chociażby. Natomiast Wojciech Dziedziszewski, który był w jednej z kompanii polowych, bo na terenie Pomorskiego Kręgu Wojskowego stworzone trzy, z czego dwie mniej więcej w okolicach Jeziora Drawskiego, czyli w Budowie i w Czarnym, opowiadał, że było tam około 200-208 osób. Z dokumentów wynika, że było to około 150 osób w każdych z tych miejscowości. On mówił, że był kucharzem, więc licząc porcje na tej podstawie, to ten wniosek wysnuwa. Ale co ciekawe, powiedzmy, w większości byli to ludzie, którzy wcześniej mieli konflikt z prawem. Jak on relacjonuje, co zresztą też się potwierdza w innych informacjach czy w innych wspomnieniach ludzi, którzy byli również w innych okręgach wojskowych, w tych kompaniach, oni miało dojść do pewnego rodzaju, no, scysji, mieli się pobić nawet, tak, pomiędzy tymi, którzy pochodzili chociażby właśnie z tych zakładów pracy. Okazało się, że te dwie tak różne, można powiedzieć, grupy społeczne doskonałe w tej kompanii, w kompanii polowej ze sobą funkcjonowały, wspierało się i tak dalej. No i powiedzmy jeszcze, że byli tam nie tylko ludzie, którzy byli albo po zasadniczej służbie wojskowej, wtedy trwającej, zdaje się, 2 lata, ale byli także ludzie, którzy mieli kategorię D, czyli niezdolnych do służby w okresie pokoju,
jak wspomina Dziliszewski, jeden pan miał obciętą dłoń, były osoby na wózkach inwalidzkich i generalnie robiły rzeczy no, bezsensowne, absurdalne z punktu widzenia no, każdego, nawet nie tyle wojskowego, czyli jak jedna grupa kopała doły na poligonie, to następnego dnia druga grupa je zakopywała, a następna, ta pierwsza, przesuwała się w inny rejon i je kopała na nowo. Niewątpliwie ta refleksja zresztą będzie się jakby powtarzać. Można powiedzieć, że władze doszły do wniosku, że tego typu represje są skuteczne, bo przecież pamiętamy w listopadzie 1982 roku kolejna fala kompanii polowych, kolejna fala opozycjonistów, nawet już wcześniej również internowanych, zostaje wcielona po prostu do kompanii polowych. To jak to było z tą elektrownią Dolna Odra? Jak się zaczęło? To znaczy, no to na co zwrócił uwagę pan doktor Siedziako, jest istotne. No Dolna Odra to nie jest załoga. To nie jest grupa ludzi, którzy się świetnie znają, którzy mieszkają w jednej miejscowości. Atomizacja. Tak, jest pełna atomizacja. To tutaj pan również przypomniał, wskazał na to, że to jest zakład, który no właśnie, nie istniał jeszcze w roku 70. Bo to jest sztandarowa. Tak, to jest sztandarowa budowa. W ramach tej nowej Polski, gierkowskiej Polski, która ma tutaj z jednej strony zwiększyć potencjał inwestycyjny naszego regionu, no z drugiej strony oczywiście zwiększyć potencjał energetyczny, większą samodzielność Polski. Ta lokalizacja przy zachodniej granicy, ona też nie jest bez znaczenia. I ta inwestycja jest przeprowadzana dość skutecznie, do tego stopnia, że nawet cała budowa, która zostaje, znaczy cała elektrownia, która ostatecznie zostaje uruchomiona w 100% w styczniu 1977 roku, jest jakby ukończona przed planem, także to się rzeczywiście bardzo dynamicznie tam działo. Ale właśnie, mamy tam pracowników i to są załogi kilkuset, kilkudziesięcioosobowe z Gliwic, z Wrocławia, z Warszawy, z Gdańska. No są oczywiście ludzie tutaj z naszego regionu, którzy przenoszą się do Gryfina, którzy przenoszą się i osadzają się w tych małych miejscowościach typu Chwarstnica, z którą związany będzie lider strajku w Dolnej Odrze, Jan Nowak. Więc to nie jest jeszcze ten moment, żeby ci ludzie się jakby zaszczepili w tym regionie. Oni się przede wszystkim nie znają, oni mają innych szefów, oni mają inne stawki, oni mają inaczej przydzielane urlopy, oni mają inne POP. Więc to nie jest, to jest jakiś konglomerat właśnie. Ale pomimo tego, właśnie w ten piątek, po wysłuchaniu przemówienia Jaroszewicza w dzienniku telewizyjnym, zaczynają się dyskusje, tak jak zawsze. 7:15, tu grupka, tam grupka, zaczyna się od wydziału remontu i to się zaczyna toczyć. A że zakład pracuje w trybie zmianowym, no to ci z nocki nie wychodzą, tylko zostają, bo jeszcze chcą podyskutować, bo jeszcze nie wiedzą, co się dzieje. Ci z porannej zmiany, wiele osób przyjeżdża pociągami do Gryfina, no to dzielą się swoimi wrażeniami. I to się zaczyna, znaczy to tak jak taki kamyczek, który jest wrzucony do wody. Jeden krąg, drugi krąg i coraz dalej, i coraz dalej. I te dyskusje trwają mniej więcej do godziny właściwie 15:00, można byłoby powiedzieć. Czyli cała pierwsza zmiana to jest dyskusja, cała pierwsza zmiana to jest wiecowanie, to jest dyskusja z dyrektorami, to jest dyskusja z szefem właśnie Komitetu i Rady Zakładowej Kucharskim, gdzie pada kluczowe pytanie dla nastrojów społecznych. Czy pan konsultował podwyżki cen w naszym imieniu? Nie. Mam mówić dalej o tym strajku do końca teraz? Czy będziemy stopniować napięcie? Zastanawiam się właśnie, można powiedzieć, że te nieporadne próby przerwania tego strajku, no bo od 7:15 to jest bardzo dużo czasu. Tak, tak. Zakład co prawda jest ogromny rzeczywiście, ale nie dochodzi zresztą do żadnych ekscesów, można powiedzieć, prawda? Wszystko jest bardzo spokojnie, no wiadomo, ludzie są wzburzeni, ale nie udaje się władzom jakby dyrekcji tego spacyfikować. Skoro pan doktor Siedziako mówi, że w elektrowni byli funkcjonariusze służby bezpieczeństwa, nie zachodziła obawa, że nastąpi jakaś próba, nie wiem, przejęcia tego strajku, odbicia tego strajku, nie wiem, że
tak po prostu pokierowania tym strajkiem, żeby na przykład wywołać jakieś rozruchy, żeby doprowadzić do jakichś tego typu rzeczy, które dałyby pretekst do tego, żeby do tej elektrowni weszło na przykład milicja? Nie wydaje mi się, że, znaczy tak, próby prowokacji najprawdopodobniej były, ale to tak, żeby po kolei. Tak jak powiedział pan Siedziako, tam w Dolnej Odrze też było dwóch funkcjonariuszy SB, którzy po prostu nadzorowali ten zakład pracy, którzy tak samo jak wszędzie mieli swoją sieć informatorów, dość dobrze właśnie tutaj z nimi współpracujących. Także w momencie, kiedy z tego wiecowania zaczęto zastanawiać się nad formą tego protestu, bo wiedziano, że po pierwsze tak, do Szczecina nie ma co jechać, no bo będzie kłopot w ogóle z przejazdem, to po pierwsze. Po drugie, nie bardzo wiedziano, co się w Szczecinie dzieje, bo ten przepływ informacji nie był najlepszy. Nie było telefonii komórkowej. Nie było telefonii komórkowej czy innych. Ale była własna sieć energetyczna, co zresztą dla strajkujących było ważne. Tak. Bo okaże się przynajmniej na zakończenie strajku dosyć ważne, że ta jednak jakaś wymiana, przynajmniej informacja, że coś się dzieje, o czym zaraz Ale a propos powiemy. Tego właśnie, tego doświadczenia grudniowego, rzeczywiście bardzo szybko się zorientowano, że wśród załogi są ludzie, którzy ten grudzień 70 mają zapisany w swoim genotypie. I między innymi taką osobą jest Jerzy Minkwic, który był pobity, aresztowany w czasie grudnia 70 roku, a w 76 był pracownikiem Dolnej Odry. I on w momencie, kiedy dochodzi do pierwszych form protestu, czyli tych wieców jeszcze takich przed budynkiem dyrekcji, on jest w domu. I jego koledzy ściągają na teren Dolnej Odry z powrotem właśnie po to, żeby podzielił się, żeby podpowiedział, co można zrobić. Czy idziemy właśnie w taki hałas, rwest, pokrzykiwania, tak, nie wiem, pohukiwania i różne inne rzeczy, które mogą z tego tytułu wyniknąć, czy raczej my wymyślamy jakąś nową historię strajku. No i przeważyła ta druga opcja. Zdecydowano się, żeby proklamować strajk okupacyjny z powołanym najpierw komitetem strajkowym, później ta właściwa nazwa to komitet robotniczy. I to wyróżnia Dolną Odrę w stosunku do wszystkich innych miejsc. Ja ostatnio miałam przyjemność rozmawiać z panem doktorem Pawłem Sasanką, który niewątpliwie jest największym specjalistą od tego zagadnienia. I on do mnie mówi, no ale słuchaj, no przecież tych strajków było bardzo dużo. My tak naprawdę nie wiemy na dzień dzisiejszy, nie mamy tej mapy dokładnie przebadanej, tak? W jakich miejscowościach i gdzie te strajki były. Ja mówię, no tak, ale musisz przyznać, że to był jedyny strajk tak dobrze zorganizowany. Mm-hmm. Krótko trwały, jasne, ale. Ale miał swoją strukturę, miał swoją służbę dokładnie porządkową, tak. Nic się nie stało i miał swoje postulaty. Tak. Ale to chyba co istotne, oni chyba powiedzieli, oni powiedzieli od razu strajkujemy, jest strajk okupacyjny i my nie wyjdziemy z zakładu, dopóki nasze postulaty nie zostaną spełnione, więc to był jakby strajk ciągły. Tak? Tylko że najpierw była dyskusja, tak jak pani doktor mówiła, tak? Czy były konsultacje? Nie były, czyli tutaj, prawda, protestujemy, bo nie było, natomiast tych konsultacji, natomiast postulaty, zdaje się, pojawiają się później, to znaczy się, jak już się formułuje komitet robotniczy, na którym czele stoi Jerzy Nowak, no to wtedy pojawiają się też postulaty, prawda, ale zanim do tego dojdziemy, to chciałbym zapytać, co dzieje się w Szczecinie. No właśnie, w Szczecinie te strajki również są organizowane, mają miejsce w kilku przedsiębiorstwach, udaje się to zrobić, ale tutaj ta granica pierwszej i drugiej zmiany jest momentem jakby przełomowym. Ponieważ w momencie, kiedy pierwsza zmiana, która strajkuje, wychodzi z zakładu, no to druga zmiana już najczęściej tego strajku nie kontynuuje. To dlatego jakby chciałem zaakcentować to, co miało miejsce w Dolnej Odrze. Tak, oczywiście. Gdzie pracownicy zostali na terenie zakładu. Natomiast jeżeli chodzi o Szczecin, no to te największe zarzewia strajkowe, które znamy, to jest po pierwsze, na pierwszym miejscu Szczecińska Stocznia Remontowa, wówczas jeszcze formalnie nie było tej nazwy Gryfie, ale już wówczas nieformalnie funkcjonowała. Czy chodzi o Gryfie, tak? Tą największą szczecińską remontówkę. I tam na pierwszej zmianie zastrajkowało około 1300 pracowników. W Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej nie zastrajkowali kierowcy czy motorniczowie.
bo to by od razu miało przełożenie na całe miasto, podejrzewam. Niemniej jednak tam również strajk miał miejsce. Zastrajkowało również na pierwszej zmianie około 300 pracowników centralnych warsztatów mechanicznych. I teraz tak, na tej pierwszej zmianie tych 300 pracowników strajkowało, ale na drugiej zmianie tego strajku no, za bardzo nawet nie miał kto w sposób efektywny kontynuować, bo na drugiej zmianie w centralnych warsztatach w UPKM pracowało około 15 osób. Więc nawet gdyby te osoby podjęły strajk, no to momentalnie zostałyby zmiecione. I strajk miał też miejsce w z tym, że tutaj już schodzimy na coraz jakby niższy poziom w wybranych komórkach szczecińskiego przedsiębiorstwa budownictwa ogólnego, tak? Ale to są te strajki, o których my jakby najlepiej wiemy. Ale tak jak pani doktor Rębacka powiedziała, nie możemy wykluczyć, że te strajki miały miejsce krótkotrwałe, może trochę dłuższe, może zmianowe, także w innych przedsiębiorstwach, które nie były tak dobrze kontrolowane przez służby bezpieczeństwa. Wiesz, to zjawisko, o którym my mówimy, tak, czyli ci funkcjonariusze na miejscu w zakładach, to są najważniejsze zakłady pracy, tak? No nie powiedzieliśmy o najważniejszym zakładzie pracy szczecińskim. Dlaczego nie Warskim? Dlaczego nie stanęła Stocznia Warskiego? Tak, jak już powiedziałem wcześniej, uważam, że zabrakło czasu, władze bardzo szybko się wycofały, jednocześnie uderzyły w osoby, które te nastroje strajkowe wśród załogi rozprzestrzeniały. A takie sytuacje miały miejsce, o tym wiemy z meldunków Służby Bezpieczeństwa właśnie, że ta praca jakby w niektórych komórkach stoczni szła bardzo powoli, były wyłączane urządzenia, Służba Bezpieczeństwa próbowała ustalić sprawców. Też zwróćmy uwagę na to, było już sporo mówione o Dolnej Odrze, ale zwróćmy też uwagę na to, jakim zakładem był Warski. No to jest jednak spójna załoga, tak? Ludzie, którzy mieszkają zazwyczaj w Szczecinie, tak? Rzadziej dojeżdżają spod szczecińskich miejscowości. Wielu się zna, ale to jest wówczas ponad 10 tysięcy osób. Zatrudnionych też na ogromnym terenie, w najróżniejszych komórkach. Tutaj oczywiście jakiś przepływ informacji między nimi jest, ale zrobić, żeby taki zakład stanął, to nie jest łatwa sprawa. Oczywiście, że nie jest łatwa sprawa, ale jednak w grudniu 70 roku zakład stanął, w styczniu 71 roku zakład stanął, a jak wynika ze wspomnień chociażby Marii Chmielewskiej czy innych osób pracujących w stoczni, po pierwsze rzeczywiście część osób, która została zabrana do kompanii polowej, to jest jedna kategoria ludzi, ale druga rzecz jest taka, że oni, Maria Chmielewska pisze o tym, że zostali tak przytrącono im pewien kręgosłup po tym, co stało się w tych datach, o których tutaj cały czas wracamy, że ich interesowało tylko ta podstawowa działalność. To znaczy się przychodzę do pracy, wykonuję swoją pracę dobrze, porozmawiam sobie, bo to prawie cytat, z kierownikiem, moim kierownikiem o tym, co dzisiaj ugotuję na obiad, jest super i idę do domu. Mam ciszę, spokój. Nikt mnie nie prześladuje, mam czas również na własne sprawy. Jest oczywiście egzystencjonalnie nie najlepiej, prawda? Ale mam ten błogi, święty spokój. Wejdźmy może na chwileczkę na troszeczkę wyższy poziom ogólności. Ale mówimy o osobach, które były zaangażowane wcześniej, a również były później zaangażowane, tak? W sierpniu 80, czyli ten przełom następuje. Wiele czynników tutaj musiało się złożyć na to, żeby ta fala strajkowa w roku 80 nastąpiła, jeżeli wyjdziemy w rok 80. Natomiast powiedzmy też sobie, wchodząc właśnie na ten poziom ogólności, na czym była oparta względna stabilność tego systemu społeczno-politycznego PRL, tak? Czy to, o czym pan powiedział, my się zajmujemy swoimi sprawami, ale możemy egzystować na względnie jako takim poziomie, a nie wtrącamy się do polityki, to była swoista taka niepisana umowa społeczna, tak? Której elementem było to, że no jednak nie uderzamy, czy władze nie powinny były uderzać tak drastycznie, jak to zostało zrobione w podstawę egzystencji społeczeństwa, czyli ceny, tak?
A to zrobiono. I zwróćmy też uwagę, co wspominają partyjni dygnitarze. W tymże roku 76 od Gierka, od jakby powtórnej podwyżki, już lepiej przygotowanej podwyżki w jakimś krótkim czasie, miał może nie tyle odwieźć, co zakazać mu tego rodzaju kroku sam Breżniew, tak? To wspomina Andrzej Werblan, że na naradzie partii komunistycznych w Berlinie Gierek dostał jasny prikaz od Breżniewa. My podjęliśmy decyzję, że tej podwyżki ma już nie być, tak? No, ale zastanówmy się, stocznia Gryfia, no, można powiedzieć, że czekała, tak? Bo skoro w 70 roku ruszyła się i Warski, i Gryfia praktycznie razem, prawda? Bo robotnicy z tych zachodów prawie równocześnie tam wyszli z zakładów i poszli na komitet wojewódzki, to z Gryfii w 76 roku nie wyszli robotnicy z zakładu, ale nie wątpliwie... W 76 już była zasada, że nie wychodzimy z zakładu. No właśnie, ale jednak myślę, że czekano na to, co stanie się w Warskim. Muszę zauważyć, tutaj jakby oczywiście paralele są mniej czy bardziej czytelne, ale w roku 80 to też nie Warski pierwszy zaczyna strajkować, tylko też stocznia remontowa, tym razem Parnica. Dopiero Warski później się mobilizuje, prawda? Dopiero ludzie z Parnicy muszą tego Warskiego jakby pchnąć do przodu. Więc tutaj Gryfia być może też się zastanawiała, to jak my zastrajkujemy, to może Warski też stanie i stanie się to, co się stanie. Być może, tak jak państwo mówią, zabrakło czasu, to znaczy się władze zareagowały w taki, a inny sposób. Mówimy o kilkunastu godzinach, tak? No, ile trwało wywołanie strajku w 80 roku? W 80 roku już w piątek właściwie były odpowiednie nastroje w Warskim, tak? Ale zasada jakby niepisana, o czym też niektórzy wspominają, była taka, że strajk zaczynamy w poniedziałek. To jest dobry moment, żeby na pierwszej zmianie w poniedziałek, i to nie byle kiedy, ale podczas przerwy śniadaniowej, tak? Rozpocząć strajk. I tutaj pan powiedział o określonym splocie czynników, które mogły mieć wpływ na to, że strajk się rozlał albo nie rozlał. I wówczas po prostu te czynniki się nie zgrały razem, prawda? Bo gdyby Gryfia została efektywnie wsparta przez pracowników Warskiego, no to może nawet na przestrzeni tych kilkunastu godzin, bo mówimy tylko o kilkunastu godzinach, sytuacja mogła się bardziej jeszcze rozwinąć, prawda? Ale ja bym jednak podkreśliła być może ten... troszkę, znaczy nie, z jednej strony dostrzegany, a z drugiej strony być może nie aż tak mocno analizowany czynnik, czyli te rekompensaty. No, to atomizowało również samą załogę od środka, no bo są ludzie, byli ludzie, którzy zarabiali te 6 tysięcy i dostawali 600 zł rekompensaty, i byli ci, którzy zarabiali 2400 zł i dostawali 200. Więc o ile same zarobki nie były tutaj przedmiotem sporu, bo ktoś miał lepsze wykształcenie, tak, nie wiem, więcej, był lepszym fachowcem, więcej miał nadgodzin, norm procentowych, nie wiem, różnych innych rzeczy, które wpływały ostatecznie na jego pensję, no ale właśnie te rekompensaty powodowały, że jedni czuli się usatysfakcjonowani. Poza tym partia, też sobie to trzeba powiedzieć, jakby ta pierwsza pięciolatka rządów Gierka, no to ludziom się rzeczywiście lepiej żyło. No ten kraj był, był krajem, powiedziałabym, jednak przyjaźniejszym i przyjemniejszym, przynajmniej teoretycznie. Ale rok 76, to co się pojawia w relacjach ludzi, w nawiązaniu też do pierwszego w ogóle pytania tutaj dzisiejszego, o tą podwyżkę czy o jej przyczynę. Rok 76 to już jest czas, kiedy rynek się zaczyna załamywać. Widać. Już tak. Ta podaż nie jest w stanie pokryć popytu. Już są kolejki, już są akcje w stylu nie wszyscy ludzie, którzy stoją w kolejce, mogą kupić to, za czym stoją, prawda? I władze w takiej sytuacji muszą jakoś zareagować, ale chciałem tutaj poprzeć to, co powiedziała pani doktor Rębacka. Faktycznie w bardzo wielu opiniach czy donosach, które zbierają, opracowują SBC-y, pojawiają się krytyczne opinie o sposobie przeprowadzenia rekompensat. Bo teraz tak, egalitarny ustrój, egalitarna władza nagle okazuje się, że premiuje tych najlepiej zarabiających, a tych najgorzej zarabiających ma właściwie gdzieś. Bo jeżeli ktoś, kto zarabia najgorzej, dostaje rekompensatę 200 zł, a ktoś, kto i tak zarabia dużo, dostaje rekompensatę 900 zł, no to wszyscy wiedzą, że coś tutaj jest nie tak. Okej, tylko jak Stanisław Konkoleski, czyli jeden z protestujących w Dolnej Odrze, mówi, on
jako on, który również protestował, tak, który również poniósł konsekwencje tego strajku, już mniejsze czy większe, to już jest oczywiście inna dyskusja, on zrobił bardzo dobrze. Czy on praktycznie nie miał pretekstu do tego, żeby strajkować, bo nawet ta rekompensata, którą on dostał, zdaje się, była w wysokości takiej, jakiej jego żona zarabiała przez miesiąc i mogła sobie co najwyżej fotel kupić. Prawda? No tak, ale tutaj dochodzimy właśnie do tego drugiego istotnego czynnika, czyli znowu tej arogancji władzy. Arogancji, tak. I chodzi o te konsultacje. Mhm. Czyli ci, którzy właśnie mogli być beneficjentami nawet w pewnym sensie tych podwyżek, no oni czuli się poniżeni właśnie sposobem, w jaki władza próbowała wmówić społeczeństwu, że to jest wszystko w porządku. A nie było w porządku, bo z nimi nikt nie rozmawiał, bo nikt nie docenił właśnie ich stanowiska, inaczej. Bo miało być, przede prawda? Wszystkim miało być inaczej. No bo Gierek to miała być ta nowa, uśmiechnięta, przyjeżdża, młoda, rozmawia, przyjazna, prawda? Polska. Tak, tak? On tak. Jest gospodarzem, on objeżdża, on przycina wstęgi. To nie jest skostniały Gomułka, któremu wystarczały dwie koszule, bo jeszcze ciągle mentalnie tkwił w okresie przedwojennej biedy. To jest pan, tak? To jest nowy styl uprawiania polityki przez takiego gęseka partyjnego z naszego regionu. I ludzie są zawiedzeni. I dlatego są te dyskusje, i dlatego jest właśnie taka refleksja przychodzi, że oni znowu nas oszukali. Ale my pamiętamy, że my mamy coś do powiedzenia. I teraz jest próba sił. I ona jest bardzo emocjonalna, bo to, że strajk trwa kilka czy kilkanaście godzin, to wydaje się, że to jest takie mgnienie oka. Ale ci ludzie właśnie w przeciwieństwie do innych zakładów szczecińskich nie wychodzą stamtąd. Zostają, szacunki Służby Bezpieczeństwa są takie, że pierwsza zmiana jest, to jest 700 osób, które zostaje na terenie zakładu. I teraz sztuką jest utrzymać ich. Wpuścić tych następnych, a tych dalej jakoś przywiązać do tego, a pamiętajmy, są żony, są dzieci, jest presja z zewnątrz, może byś wrócił, może daj sobie spokój, po co nam to wszystko, tak? To jest strach, prawda? I jest po prostu strach. Ale tam nie ma ZOMO, tam nie ma wojska wokół tego zakładu, ale myślenie o tym, że może się pojawić, wyobrażam sobie, że było paraliżujące dla wielu osób. Jak sięgniemy do wspomnień ludzi, którzy strajkowali, bo ich jest najwięcej w roku 80, to bardzo wielu ludzi, ja się troszeczkę zajmowałem emocjami tych strajków, bardzo wielu ludzi, nawet tych, którzy sami nie doświadczyli grudnia 70, nawet nie byli w Szczecinie w grudniu 70, ale przyjechali tutaj później, wspomina, że wchodząc w to środowisko szczecińskie, robotnicze, ludzie się dowiadywali o tym, co się stało w roku 70 z osobistych przekazów i to było bardzo sugestywne, tak? I to się, czy oni jakby przyswajali tą pamięć społeczną grudnia 70 jako swoją i to oddziaływało na ich postawy właśnie. W dużej mierze rodziło strach, że znowu może dojść do czegoś takiego. Nie doszliśmy, powstaje Komitet Robotniczy, na jego czele staje Jerzy Nowak, są postulaty. No i co z tymi postulatami? Właściwie postulat jest jeden, czyli wycofanie się władzy z projektu zmiany cen. To jest podstawowy cel. Natomiast żeby ten cel zabezpieczyć, żeby jakby dojść do niego mogło mieć jak najłagodniejszą formę, jeżeli chodzi o samą funkcjonowanie samego zakładu pracy, zażądano na przykład przywiezienia 1000 porcji żywności oraz wody. Zorganizowano straż robotniczą, niektórzy milicję robotniczą, bo tak to jest w dokumentach SB, a pamięć świadków tutaj idzie jakby troszeczkę w inną stronę. I to jest szalenie ważne, bo ci ludzie mają po pierwsze poczucie odpowiedzialności za zakład, poczucie odpowiedzialności za swoich kolegów i koleżanki, którzy w tym zakładzie pozostają. Spodziewają się, że może dojść do jakiejś prowokacji, stąd warty, stąd patrole. Straż, czy ta straż robotnicza, milicja robotnicza ma opaski. Czy rzeczywiście była uzbrojona w pręty i łomy, tak jak opisywała to SB? Trudno mi powiedzieć, bo tutaj zdania są podzielone, ale to myślenie o tym, że ten zakład po pierwsze jest strategiczny, jeżeli chodzi o gałąź jakby przemysłu, w którym funkcjonuje, i po drugie to, że oni jakby wiedzieli, że zresztą to pada we wspomnieniach. Jeżeli coś zniszczymy, jeżeli któryś blok energetyczny zostanie zatrzymany, to będzie po nas.
A taka groźba teoretycznie pada, że jeżeli nasz główny postulat, czyli wycofanie się z podwyżek, nie zostanie zrealizowany, to zatrzymamy bloki energetyczne. Na szczęście do tego nie doszło. I kiedy Nowak kończy strajk, dosłownie z chwilą, kiedy przychodzi informacja o tym, że Jaruszewicz ponownie w dzienniku telewizyjnym wygłasza kolejne exposé do narodu, że no... Tak, potrzeba jeszcze więcej jeszcze czasu, troszkę czasu trochę potrzebujemy na to wszystko. To on mówi, oddajemy zakład pracy bez żadnych zniszczeń. Oddajemy panom dyrektorom ten zakład pracy w całości. Bez żadnej ofiary śmiertelnej, bez żadnego zniszczonego budynku, bez żadnej osoby rannej. Co więcej, zdaje się, jak opowiadał Jerzy Nowak, dwa dni po tym strajku i dyrektorzy wspólnie mu jeszcze gratulowali, że ocalił zakład, że mógł normalnie funkcjonować, tak. Że to jest wielkim bohaterem. Tak, tylko że w dokumentach SB z kolei za chwilę i w dokumentach instancji partyjnych, czyli takich raportach po całej sytuacji, już się pojawia, że jednak były straty finansowe, że największym takim wrogiem porządku publicznego i burzycielem tego ładu publicznego był właśnie Nowak. Czyli od tych gratulacji, od tego poklepywania, od tego partnerskiego traktowania bardzo szybko władze odeszły. A pytanie dlaczego? Powiedzmy sobie, myślę, że już powiedzieliśmy o tym, że Jaroszewicz odwołał tę podwyżkę cen, czyli można powiedzieć, no, przeciął ewentualną dłuższy bunt i oczywiście rozlanie się tych buntów po całej Polsce, chociaż one i tak były, prawda? Czy to był Wrocław, czy to były inne miejsce, czy to był Poznań, czy inne miejsca w kraju, to te strajki były. Natomiast władze zareagowały, przynajmniej Edward Gierek, bardzo emocjonalnie. Jego słynne słowa w nocy 26 czerwca, no myślę, że są niesamowite, jakby się zestawiając ten jego sposób sprawowania władzy, przynajmniej ten na zewnątrz. Grzeczność pewną, prawda? Tak, i to ja jako robotnik mówię do was, moi robotnicy, tak, to są jakieś tam, prawda, trudności, ale potrafimy się dogadać. A co Gierek mówi? Jak my ich nienawidzimy, mówi. Mówi, pokażmy że im, pokażmy nie. im, dokręćmy śrubę, to są warchoły, to są wichrzyciele. To jest jakiś rak na tkance społecznej, który trzeba wyciąć. I wydaje mi się, że to właśnie wynika z tego, że po pierwsze on był święcie przekonany, że to jest wszystko bardzo precyzyjnie dopracowane. Że no, trzeba te podwyżki jednak, no bo jakby rachunek ekonomiczny był bezlitosny i trzeba to zrobić, ale on był święcie przekonany i myślę, że w tej iluzji był podtrzymywany przez swoich akolitów, że właśnie wszystko będzie w porządku, towarzyszu Edwardzie. Wszystko jest zaplanowane, naród jest za panem, naród pana kocha i ta straszna machina pogardy, która została natychmiast po jego słowach rozkręcona. Mi się wydaje, że jakby Gierek to fałszywie pojmował całą sytuację, wspomnieliśmy tutaj, czy ja wspomniałem wcześniej o tej niepisanej umowie społecznej. My jako tako żyjemy i się wam nie wtrącamy, my rządzimy, tak? Czyli jakby ta pewna oddzielność tych dwóch światów. Z naszej perspektywy, czyli jeżeli spojrzymy na tę sytuację z góry, no to umowa została ewidentnie naruszona przez władzę. A Gierek całą sytuację przedstawiał także w tym przemówieniu w taki sposób, jakoby to ci strajkujący, ci protestujący zrobili zamach na tą umowę, tak? Natomiast faktycznie to była inna twarz Edwarda Gierka. Natomiast to, jaki to odniosło efekt, te wiece poparcia, no właśnie, bo także partyjni wspominają, że efekt był smutny, bo sytuacja była jednak teatralna i kuriozalna, prawda? No właśnie, Gierek domaga się wręcz zorganizowania tych wieców i te wiece są organizowane w wielu miejscach kraju, w Szczecinie na 28 Tak, na stadionie Pogoni. I tam też jedzie, przynajmniej teoretycznie, ekipa z Dolnej Odry. Około 100 pracowników jest tam skierowanych. No ale no to tak jak powiedział Michał, tak, to jest teatr. To jest wyreżyserowany teatr ze statystami, którzy wcale nie czują się aktorami pierwszoplanowymi tego spotkania. Którzy dostają kartki do czytania. Dostają kartki, tak. To jest jakaś... Powiedzmy, dukają nawet czasami to, jakby nie przeczytali tego wcześniej. Dokładnie. I te transparenty takie nienawistne. No, tak jakby właśnie
odbicie się po tym buncie, tak, którego się nie spodziewano, no, jakąś niesamowitą frustrację we władzy wywołał. I ta machina się toczy. A to, o czym powiedziałam na samym początku, czyli ten moment, kiedy kończy się rok szkolny, rozpoczynają się wakacje, on ma swoje znaczenie właśnie w momencie, kiedy następuje ta fala represji, czyli zwalnianie ludzi z pracy, czyli te rozmowy profilaktyczno-wychowawcze, bo to też trzeba sobie powiedzieć, że to jest zupełnie inny poziom represji niż ten, który zastosowano wobec protestujących w Radomiu, w Ursusie czy w Płocku. No to tutaj uważam, trzeba być naprawdę szczerym i nie można tego zrównywać w żaden sposób. To nie jest ten sam poziom. Niemniej mnie zastanowiło to, dlaczego nie ma żadnej reakcji ze strony kolegów, koleżanek, którzy zawiązywali wieloosobowy komitet robotniczy, dlaczego nikt ich nie broni. A właściwie wszyscy członkowie komitetu robotniczego mieli być wyrzuceni z pracy. No ale właśnie, po pierwsze ta atomizacja, po drugie ten czas. Ludzie, no Nowak na przykład wyjeżdża na urlop. Tak. On nie wie, że w tym samym momencie Służba Bezpieczeństwa wjeżdża mu do mieszkania, zaczyna przeszukanie, rozkłada tą sieć informatorów i to się już wszystko dzieje, a on w tym czasie jest z żoną na urlopie. Więc ludzie wyjeżdżają, część ucieka, ponoć jakaś grupa strajkujących przebywa przez pewien moment w lesie, bojąc się właśnie jakiejś represji, biorą ze sobą namioty i po prostu gdzieś tam biwakują, tak? Bo boją się wrócić do domu. Więc no, to jest bardzo rozproszona załoga i to jest taki moment niesprzyjający temu, żeby właśnie w ten poniedziałek, w tej przerwie śniadaniowej, oni się mogli wszyscy spotkać. I kolejna rzecz, to, że te rozmowy i te zwolnienia są realizowane przez inne zakłady pracy. I już ludzie wtedy nie wiedzą, że na przykład ci pracownicy Dolnej Odry to w Gryfinie się toczą postępowania, ale na przykład Konkolewski jedzie do Wrocławia i tam się dzieje cała sprawa związana z tym, czy on będzie mógł pracować dalej, czy on nie będzie mógł pracować dalej. I to trwa i to jest wojna nerwów. Także nie możemy też jakby tutaj patrzeć tak zero-jedynkowo na to, no ale gdzie ta solidarność? Ta solidarność się pojawi, bo ci ludzie się będą uczyć właśnie na takich sytuacjach. My trochę patrzymy przez pryzmat tego, czy tej organizacji, która miała miejsce jednak w sierpniu 80 roku i z tej perspektywy jakby domagamy się od tych ludzi, żeby w 76 roku w ten sam sposób się zachowywali. Oni się dopiero zaczną, jakby oczywiście ucząc się doświadczeń 70, 71 i 76 roku. Zresztą potem, jak Nowak zostaje zwolniony z pracy, znajduje zatrudnienie w Gryfinie przy rozładunku wagonów kolejowych i on nie traktuje tego jeszcze wtedy jako jakiejś formy bardzo dużej represji. To ta praca, jak mówił w tym wywiadzie, sprawia mu przyjemność, traktuje to przerzucanie tylu hałd węgla, powoduje, że może sobie, może to śmieszne dziś na pewno, ale gdzieś tam zbudować swoją muskulaturę, aby dopiero, jakby to wszystko jest odłożone w czasie, dopiero później dotyka go coraz więcej różnego rodzaju nieprzyjemności i to powoduje, że on jakby dostrzega dopiero, co się stało. Z Gryfi też zostają przecież zwolnieni z 30 czerwca, prawda? 30, są zwolnienia jest odebranie świadczeń socjalnych różnego rodzaju. Zwróćmy uwagę na pewną rzecz. Wielu ludzi, którzy byli aktywni w roku 70-71 na strajkach, odgrywa rolę na strajkach w roku 80. Jeżeli przyjrzymy sobie nazwiska tych osób, które próbowały wywołać strajk, czy uczestniczyły w strajku w roku 76, to w roku 80 ich nie ma. Czy prawie ich nie ma, tak? To może oznaczać, oczywiście jest to pewna hipoteza, ale to może oznaczać, że te represje precyzyjne, dotkliwe jednak przyniosły skutek, efekt, prawda? Represje, ale ja bym jednak podkreśliła to, że ci ludzie zostali sami. To nie jest sytuacja z centrum Polski, gdzie inteligencja się mobilizuje, tak? Gdzie mamy coś przepięknego się tworzy, jeżeli chodzi, tak? Komitet Obrony Robotników i
To jest zupełnie inna rzecz. Ale tutaj tego nie ma. Mhm. To czy będą te wolne związki zawodowe, bo stąd też się wywodzą właśnie ludzie z tych strajków czerwca 76. Pozwoli pani, że przerwę, bo w filmie, o którym wspominałem, jest taka wypowiedź pracownika Gryfi. Jego żona mówi, że pomagano im w ten sposób, że raz w miesiącu zjawił się człowiek z kopertą, którą im wręczył. Nie było nic napisane. Ale, po prostu ale była przychodziły, przychodził po prostu pani czy pan, już powiem szczerze, nie pamiętam, były, wręczą kopertę. Były też próby takiej, czy widać takie solidarne działania w UPKM-ie. Tam też ludzi pozwalniano z tych centralnych warsztatów i była osoba, to była kobieta, która próbowała organizować pomoc dla tych zwalnianych, no ale ona jeszcze bardziej dostała po głowie. No prawda? Właśnie, no właśnie, czyli jakby też w sumie taka ciekawa rzecz nam tutaj wyszła, że nie powinniśmy też taki linearny sposób przedstawiać kolejnych buntów, kolejnych form oporu, bo one mają swoją dynamikę i one czasami na tej sinusoidzie w ogóle gdzieś tam, ta linia nam ucieka, bo robi się na przykład wykropkowana albo przerywana. Oczywiście, to nie jest prosta linia, niemniej jednak ja bym był zapewne, czy to bardziej szerokim spojrzeniem, czy za jednak akcentowaniem pewnych związków przyczynowo-skutkowych, podobieństw, różnic, bo jednak każdy z tych buntów społecznych odgrywał rolę i w jakiś sposób rzutował na kolejne. To, że w Szczecinie Komitet Obrony Robotników nie zaistniał, tak? Czy nie tak szybko zaistniał, bo potem ci współpracownicy KOR-u także tutaj się pojawiają, także w podszczecińskim Gryfinie się pojawiają. To oczywiście ma jakiś wydźwięk, ma jakieś znaczenie, ale teraz pomyślmy sobie, a co gdyby nie ten rok 76, co gdyby nie KOR i co gdyby nie KOR w roku 80 w Stoczni Gdańskiej. Te sprawy, o których mówimy, to jest bardzo skomplikowana rzeczywistość społeczno-polityczna, gdzie jeden czynnik ma wpływ na drugi i ta sieć powiązań jest bardzo skomplikowana. Także te nasze dyskusje... Pytanie, czy elektrownia Dolna Odra strajkowała w sierpniu 80 roku? Nie, chyba nie strajkowała w sierpniu 80 roku, ale Solidarność szybko się tam zawiązała i ci ludzie, którzy pozostawili jakieś wspomnienia i relacje z tego okresu, no pamiętają, że ten zakład pracy jako zakład pracy zbuntowany. Ale z kolei jest wiele takich publikowanych na łamach lokalnej gazety wspomnień pracowników Dolnej Odry, którzy w ogóle jakby nie zauważyli, nie zapamiętali tej przerwy w pracy, jak to się wówczas, jak wówczas władza nazywała właśnie strajki, żeby je troszeczkę tak, prawda, zdezawuować. No to oni tego jakby nie odnotowali, bo to też nie jest tak, że to 100% załogi strajkowało, prawda? Jasne. Więc... A niektórzy na przykład w ogóle ten 76 rok i to, że brali udział w tych strajkach, po prostu wymazują z pamięci. Po prostu jakby nie chcą pamiętać o tym, że w ogóle byli w cokolwiek zaangażowani w tym 76 roku, co pewnie w jakimś sensie jest pokłosiem tych represji, które ich spotkały, bo one, to trzeba powiedzieć jasno, były bardzo szybkie. Tak, bo to jednak między 25 a 30 czerwca to jest ledwo nawet niecały tydzień mija, od kiedy zaczynają te zwolnienia być realizowane. Można powiedzieć, że bardzo szybko jakby te słowa Gierka przekuto w odpowiednie działania. Ale też udział w tak krótkotrwałym strajku, kilku godzinny w przypadku większości chyba tych, którzy strajkowali tutaj w naszym regionie, tak? Mówię tutaj na przykład o tych 1000 kilkuset pracownikach stoczni Gryfi. No to dla takiego przeciętnego pracownika, który nie próbuje liderować czy czegoś organizować, na tle jakiegoś długiego okresu pracy, to nie jest jakieś wielkie doświadczenie. Ale zawsze tych ludzi po pierwsze trzeba zagospodarować jednak, tak, jeżeli to nie jest 10-15 osób,
a jednak jest to kilkaset osób, to wiadomo, że trzeba ich zagospodarować. Dwa, to zawsze trzeba indywidualnie jednak do niej podchodzić, bo część pracowników dolnej Odry mieli rodzinę przecież, prawda? Dzieci mieli, często bardzo małe dzieci. I każda ta decyzja o podjęciu takiego czy protestu, czy takiej formy protestu, no jednak ich kosztuje. Inaczej oczywiście pracowników, którzy są młodzi, nie mają rodzin i mogą sobie powiedzieć, że o, to nie najwyżej gdzieś tam przeniosą do innego zakładu pracy, poszukam sobie tej pracy, prawda? Więc myślę, że o tym też warto pamiętać. Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Pani doktor Katarzyna Rębacka. Dziękuję bardzo. Pan doktor Michał Siedziako. Dziękuję. Dziękuję Państwu. Zapraszam Państwa na kolejne spotkania z cyklu Przystanek Historia Online, prowadzonego przez Szczeciński Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, a widzów zapraszam na film Za wiele ran, czerwiec 1976 roku na Pomorzu Zachodnim. Dziękuję bardzo. Wyrażamy protest przeciwko tym, którzy mącą spokój w naszym kraju. Chuligani, kryminaliści, pazoszyci społeczni i wrogowie nam elementarnie zawładnęli Radomiem. Zebraliśmy się dziś, aby w imieniu patriotycznego społeczeństwa naszego przemysłowo-rolniczego regionu wyrazić pełne poparcie i szczere zaufanie dla Komitetu Centralnego naszej partii, dla przywódcy partii i narodu, wielkiego patrioty i internacjonalisty, towarzysza Edwarda Gierka. Z głębokim oburzeniem potępiamy prowodyrów i sprawców wydarzeń nie mających nic wspólnego z demokracją i wolnością obywatelską. Organizacją wieców poparcia dla partii i towarzysza Edwarda Gierka w całej Polsce próbowano odciąć się od protestów, które przelały się przez kraj 25 czerwca 1976 roku. Dzień wcześniej premier Piotr Jaroszewicz w sejmowym przemówieniu transmitowanym przez radio i telewizję przedstawił projekt drastycznych podwyżek cen artykułów spożywczych. Sięgały one nawet 100%. Zmiany cen niektórych towarów i usług. Podwyżka cen z 76 roku była skrajnie, no nie chcę używać brzydkich słów, ale nieodpowiedzialna, to jest nic nie oddający eufemizm. Wnioski z tej dyskusji zostaną w Komitecie Centralnym wnikliwie rozpatrzone. Był pomysł rekompensaty finansową. Otóż zaproponowano skrajnie niesprawiedliwą rekompensatę. Pomysł był słuszny, ale nikt nie przeliczył procentów na żywą gotówkę. Jest to dobry początek, ale jesteśmy jeszcze daleko od wyczerpania istniejących możliwości. I tak ludzie, którzy zarabiali do 1300 zł miesięcznie, otrzymali 20%, to jest 260 zł. Ci, którzy zarabiali ponad 8 tysięcy złotych miesięcznie, dostali kilka procent, tylko że to było 600 zł miesięcznie. Reakcją na podwyżki było wykupienie dostępnych w sklepach towarów i strajki. W całym kraju strajkowało ponad 110 zakładów.
Liczbę protestujących szacuje się na 70-80 tysięcy osób. Największe protesty miały miejsce w Radomiu, Ursusie i Płocku. Symbolem czerwca 76 roku stały się zdjęcia płonącego Komitetu Wojewódzkiego w Radomiu oraz pociągi stojące na rozkręconych torach w pobliżu zakładów mechanicznych Ursus. Nawet w tych miastach były też starcia z milicją. Komisariat MO w Kamieniu Pomorskim 25 czerwca powiadomił Wydział 3 Komendy Wojewódzkiej MO w Szczecinie. W nocy z 24 na 25 czerwca o godzinie 2.50 w Łukęcinie w gminie Dziwnów ujawniono wykonane farbą olejną na asfaltowej jezdni napisy o treści: strajk, dość nędzy oraz strajk, chcemy żyć jak ludzie, nie jak biali niewolnicy. Protesty objęły też dawne województwo szczecińskie. Jeden z największych odbył się w budowanej wówczas, choć już działającej elektrowni Dolna Odra pod Gryfinem. Propaganda była taka, że nic bez was, przecież tu wyście przyszłością narodu, to tamto i tak dalej. I tak między Bogiem prawdę, to ja trochę w to uwierzyłem, że my tutaj tego i to, co ja ten strajk był, to ja wcale nie myślałem, że to jest źle, że to tak ma być po prostu, no, że ludzie strajkują, no bo wyrażają swoje zdanie na takie różne czy te tematy. No ale potem się okazało inaczej. Byliśmy tak po prostu sponiewierani, no co to dużo gadać, no. No bo przy takim wysiłku, no to żeśmy troszeczkę coś żądali o jakiś tam szacunek dla nas. A nas potraktowano tak jak... No nie wiem, no jesteście kulisi do roboty, tylko o. No. I dlatego takie zniechęcenie zebrali mi się na warsztatach. No tam najpierw przyszedł Duliban z Dobrzkiem. Duliban był dyrektorem generalnego wykonawcy, Dobrek był dyrektorem elektrowni. No i zaczynali nas tam namawiać, że rozejdźcie się, będziemy rozmawiać tego. No ale to towarzystwo. Znaczy, jak się rozejdziemy, to już nas urobią. To póki jesteśmy razem tutaj, to muszą się liczyć z nami. A jak się rozejdziemy po kątach, to nas albo wystraszą, albo coś poobiecują, to i tamto nic nie zyskamy. W obliczu skomplikowanych zadań i problemów mogą powstawać w społeczeństwie różnice zdań, odrębne punkty widzenia, opinie i propozycje. Tam były wtedy takie sceny bardzo, bardzo nawet takie dosyć niebezpieczne, bo tam obelgi to obelgi, ale już nawet rzucano butelkami do dyrektorów i tak dalej, no skończyło się tym, że musieli uciekać dyrekcja. No i ja przyszedłem właśnie, już jak przyszedłem na zakład, właśnie spowodowałem zebranie poszczególnych tam osób, znaczy z firm, żeby wydelegowali po jakieś tam kilka osób, no bo to tam było po 3-4 osoby, to różnie. I żeśmy ustalili przede wszystkim porządek, jaki ma zaistnieć w naszym przypadku działań, nie? To znaczy, chodziło o to, żeby wybrać przede wszystkim cały ten sztab. Zaproponowałem pana Jerzego Nowaka na przewodniczącego. No i tak to się stało, że on został. Wszyscy się spotkali tam w pomieszczeniu, to było tam ponad 20 ludzi, bo tu różne firmy podwykonawców były. I no, trzeba było jakoś się zorganizować. No i tam padały różne propozycje, co będziemy robić. My nie byliśmy zawodowymi organizatorami strajków okupacyjnych, no ale były propozycje na przykład, że wyłączyć wszystkie bloki, jeden zostawić dla potrzeb własnych. Była też propozycja, żeby podpalić kanały kablowe. No ja tam akurat coś tam powiedziałem, że to, co zbudowaliśmy, to głupotą nie niszczmy, bo na nas patrzą nie tylko ludzie w Polsce. Wszyscy, tak jak jesteśmy tutaj, niech się coś stanie z elektrownią, to wszyscy siedzimy. Zaczęliśmy od bezpieczeństwa firmy, czyli elektrowni. Przede wszystkim ograniczenie przemieszczania się z zewnątrz, tu i tak dalej, to też żeśmy zadziałali. Przede wszystkim, najistotniejszą sprawę, stworzyliśmy plan, czyli punkty postulatów. Część była tam i obradowała, co robić, żeśmy tam tego swoje zdanie powiedzieli na ten temat i swoje tam niby postulaty i czekaliśmy, co dalej.
Ja myślę, i tak się u nas mówi, że im nie o sprawę czy o chleb chodziło, bo nie tak rozmawia się o swoją, ze swoją władzą, ze swoim rządem. Żeby nie było żadnych awantur, no ja ponieważ miałem motocykl, nie, no to jeździłem po tego, po całość i to zrozumiałem, czy nie ma żadnych awantur, o. No i w związku z tym, komuna mnie zrobiła chorobą tym policjantem czy milicjantem, że zwiast tworzyłem milicję, o. To nikt o tym nie myślał, że milicja jakaś tam czy coś takiego, no po prostu no ktoś musiał. A ponieważ ja miałem ten motocykl, no to rzeczy się mogą poruszać, nie? Wyrzeczona przez partię z jej pierwszym sekretarzem, towarzyszem Edwardem Gierkiem, droga rozwoju Polski jest słuszna. Taki jest głos wszystkich hutników Bieruta, którzy dzisiaj na licznych masówkach dali wyraz swego poparcia dla partii, jej polityki i programu, a w szczególności dla towarzysza Gierka, naszego mądrego przywódcy. Tego dnia sam osobiście zostałem wciągnięty, to było gdzieś tak właśnie przed końcem pierwszej zmiany, około 13-14 do góry, tam znaczy nad tą halą maszyn były biura służb specjalistów i tam siedzieli moi duszkowie, jak ja ich nazywam, SB-cy, z którymi miałem na co dzień praktycznie do czynienia, trzech. Wciągnęli mnie tam do środka, ja idąc do toalety tam, wciągnęli mnie do środka z pistoletem do głowy, że mam, nie będę mówił w jaki sposób wulgarny się odezwali, zakończyć ten strajk, bo zobacz co będzie. I dzwonili telefon do żony z dzieckiem, płacz i tak dalej, i tak dalej. Tak, w takiej formie właśnie próbowano. Nie tylko mnie, bo Nowaka, ja dopiero się niedawno, 3 lata, 4 lata temu dowiedziałem o Nowaku, że miał podobną sytuację. A wszyscy się bali. Wszyscy się bali. No ale dlatego, żeśmy mówili, nie rozejdziemy się po tego, po poszczególnych jednostkach organizacyjnych, tylko razem będziemy, to nas razem nie ruszą. A potem to wyłapywali przecież, nie? Podczas składania do druku przemówienia Jaroszewicza dotyczącego podwyżek, które miało być wydrukowane w Głosie Szczecińskim, zamiast zdania rząd PRL w porozumieniu z CRZZ złożono rząd PRL w porozumieniu z ZSRR. Błąd wychwyciła cenzura, a sprawę wyjaśniała Służba Bezpieczeństwa w ramach sprawy o kryptonimie Avers. W regionie do przerwania pracy doszło w wielu zakładach. W Szczecinie największym był strajk w szczecińskiej stoczni remontowej Gryfia, zatrudniającej około 4,5 tysiąca osób. Do pracy nie przystąpiło blisko 2 tysiące osób. Jedną z nich był pracujący jako mechanik Marian Łaski. Jak donosił kontakt służbowy KJ. W krytycznym momencie Marian Łaski namawiał pracowników Wydziału Maszynowego do przerwania pracy oraz pozostania na terenie stoczni. Tego dnia przyszedł do pracy na drugą zmianę. Chcieliśmy zobaczyć, co się dzieje. Poszliśmy na taki rekonesans po wydziałach. No i niestety tam żeśmy się dowiedzieli, że wydziały, które były blisko naszego wydziału, zostały już dotknięte opieką. Większy dozór z tej całej kadry, która tam niby ich pilnowała, po prostu bali się. I raczej słychać było, że idźcie stąd, niczego nie tego. Bo oni po prostu się bali. A mój mąż oczywiście się nie bał. Czy to nie miało tak? No nie było, żartuję oczywiście. No. Ale na skutek był taki, że jednak za dużo widocznie mówił,
za głośno, niepotrzebnie, skoro go zaraz jak gdyby przyuważono, no i mamy to, co mamy. Skutek właśnie taki, że potem pierwszego dostaliśmy wypowiedzenie z tym skutkiem natychmiastowym. Chcemy, aby sprawa została gruntownie przedyskutowana, aby społeczeństwo przekonane było o słuszności proponowanych rozwiązań. ...28 czerwca redaktor naczelny Głosu Szczecińskiego Henryk Prawda jechał nocą taksówką z drukarni do domu. Po podjechaniu pod wskazany adres taksówkarz nie zatrzymał się i krążąc po ulicach Szczecina zwrócił się do swojego pasażera. Możesz o tym napisać, pismaku. Po czym podjechał na postój taksi, zamykając redaktora w aucie. Po chwili wrócił i odwożąc go do domu powiedział: masz szczęście. W największym szczecińskim zakładzie, stoczni imienia Warskiego, pracy nie wstrzymano. Tylko nieliczne osoby próbowały zainicjować strajk. Jedną z nich był Grzegorz Dziewiałtowicz, znany SB ze strajku w grudniu 70 i styczniu 71 roku oraz organizator Czarnego Pochodu z 1 maja 1971 roku. Jak donosił TW Ślusarz 25 czerwca. W warsztacie remontowym wraz z innymi osobami podchodził do poszczególnych stanowisk pracy i w toku prowadzenia rozmów z osobnikami podsycał nastrój niezadowolenia. Podobnych incydentów było kilka, jednak 25 czerwca Stocznia Warskiego nie stanęła. Jak wspominała Maria Chmielewska. Wtedy w 1976 roku Gryfia stanęła, a myśmy się nie ruszyli i oni mieli do nas wielki żal. Zwalniali tam potem strasznie, odgrywali się, a myśmy im nie pomogli, tak nas pilnowali, urobili nas. Było bardzo trudno coś zorganizować. Władza tak pilnowała wszystkich i wszystko, a z drugiej strony myśmy się bali. Myśmy się bali, bo my byliśmy pilnowani. Protest był rozdrobniony. To były małe grupki w różnych małych zakładach, nieskoordynowane ze sobą. Ten protest w Szczecinie odnosił się lokalnie do tylko niektórych punktów. No, w naszym akurat przypadku no, nie zawiązała się jakaś forma spektakularnego protestu. Byliśmy rozdrobnieni, a siła stoczni polegała na scaleniu. Aleksander Krystosiak, działacz opozycyjny ze stoczni Parnica, tak ocenił ten czas. Dlaczego wtedy, w czerwcu, nie myśleliśmy jeszcze o zrywie? Nie pozbieraliśmy się po tamtej klęsce. Jeszcze ofiary były świeże. Władze obawiały się reakcji na podwyżki. Dlatego już wiosną 1976 roku rozpoczęto do nich przygotowania. Akcja Lato 76 miała zapewnić spokój podczas zmiany struktury cen, jak eufemistycznie nazywano podwyżki. Jednym z pomysłów było powołanie na ćwiczenia wojskowe osób uznawanych za potencjalnych przywódców strajków lub protestów. W Szczecinie represje te dotknęły przede wszystkim stoczniowców z Warskiego i Gryfii, ale też inne osoby, określane mianem wichrzycieli. Do ćwiczeń w ramach uzgodnień MSW i MON wytypowano 150 osób i większość z nich 25 czerwca spędziła na poligonach. Ja osobiście zostałem dotknięty tym, jeśli to można powiedzieć, nazwać represję. W 76 roku wspólnie z kolegami, z którymi byłem na wydziale, między innymi Kazimierz Kostrzewski, Tomek Wojnarowicz, Stanisław Ogniewski. Byliśmy wzięci do tak zwanej rezerwy. Dostałem wezwanie i zostałem skierowany do jednostki wojskowej Budowo. Było nas 208 bodajże, czy 204, nie pamiętam dokładnie. Wśród tych 204 osób było około 70% recydywistów z całej Polski. I to prawdopodobnie było w ten sposób zorganizowane, żebyśmy my między sobą się, nieładnie powiem, tłukli, bili. Okazało się, że myśmy wspólny język znaleźli. I między nami było może z 20 osób,
którzy nie byli nigdy w wojsku. Był taki pan, który nie miał dłoni. Podczas tego pobytu w tej, nazwijmy to, rezerwie, robiliśmy tylko dwie rzeczy. Połowa tego obozu jechała w pewne miejsce na poligon, kopać dół. Na drugi dzień druga grupa jechała zasypywać, a ta, która kopała tu, to na drugi dzień kopała w innym miejscu. Nic więcejśmy nie robili. W ramach akcji Lato 1976 przygotowywano też służby do reakcji na ewentualne strajki. Dlatego przeprowadzono szkolenia funkcjonariuszy milicji i zmotoryzowanych odwodów Milicji Obywatelskiej. Postanowiono więc, że żadnej broni palnej nie będzie. Wojska w ogóle nie będzie przy pacyfikowaniu ewentualnych buntów. Wyłącznie będą oddziały milicyjne z pałkami, w hełmach, tarcze, te chemia, czyli granaty ogłuszające, granaty łzawiące, armatki wodne, a broń palną będą mieli przy sobie, to krótkie, normalne pistolety, wyłącznie oficerowie. Skala protestów zaskoczyła władzę. I już wieczorem 25 czerwca Piotr Jaroszewicz odwołał planowane podwyżki. Uczestników protestów, ponad 100 osób w regionie, w trybie dyscyplinarnym zwolniono z pracy na mocy artykułu 52 Kodeksu Pracy. To oznaczało utratę zarobków, ale też praw i świadczeń pracowniczych. Pozbawiono ich zasiłków rodzinnych, ciągłości pracy i skrócono urlop do minimum. W nowych zakładach otrzymali też niższe zaszeregowanie, jeśli oczywiście udało im się te prace znaleźć. Chyba przez radio czy coś takiego, rozumiesz, tak nikt nam nie przyjechał i powiedział, że to i tamto. Chyba przez radio to. I że koniec, że Jaroszewicz się zgodził na to wszystko. No, o, i w ciągu, no, jakby piorun strzelił. Nie było nikogo. Tak to wyglądało. A dopiero się potem zaczęło. Kto, co, gdzie, jak, a ty byłeś, a nie byłeś. Rząd uważa za niezbędne ponowne przeanalizowanie całości sprawy. Wymaga to dłuższej, co najmniej kilkumiesięcznej pracy. Jestem pewien, że całe społeczeństwo, a przede wszystkim klasa robotnicza, przyjmie tę decyzję jako jeszcze jedno potwierdzenie demokratycznych zasad, którymi partia i rząd kierują się w swej polityce społecznej. Trzeba tam w tej załodze tych 40 par zakładów powiedzieć, jak my ich nienawidzimy. Im więcej będzie słów bluźnierstwa pod ich adresem, tym lepiej dla spraw. Tylko moja zimna krew, która jeszcze pozwoliła zachować spokój i uchronić od przelewu krwi. Gdybym był bardziej emocjonalny, to prawdopodobnie wczoraj polałaby się krew i nie wiadomo, ilu ludzi by zginęło. Wydarzyło się najgorsze 30 czerwca. Byłem w Radzie Pracowniczej. No i o 8 zwołano na 8 godzinę w sprawie rozliczenia. 25 czerwca dostał szef nakaz, w zasadzie nakaz odgórnie, żeby zwolnić 34 pracowników elektrowni. Mediował mój dyrektor, on się nie chciał godzić właśnie na taką ilość osób. I mediował na tyle, że 6 przedstawił o 12 godzinie, tylko 6 przedstawił swoją ocenę zdarzeń. No ja od razu po nim wystąpienie miałem swoje, w obronie właśnie zwolnionych. Mnie na tej liście w tym czasie nie było. Po moim wystąpieniu przegłosowano tą moją propozycję, przegrałem, jeden byłem tylko przeciwny, 3 się wstrzymało, a 28 zdaje się było za. A po tym moim wystąpieniu, zaraz przy głosowaniu, pan Dobrek poprosił, żeby mnie wpisać jako 7 osobę.
Nigdzie nie mogłem dostać pracy. A to już były wakacje, żona pojechała tam do rodziców w Konińskie. No to przeładowywałem węgiel na wagonach w Gryfinie na stacji. Gdzie bardzo dobrze zarabiałem. Byłem młody, wysportowany. Traktowałem to jak kulturystyczne ćwiczenia. No i potem podjąłem pracę jako instruktor jazdy konnej w Kołdrawska, w Gudowie tam. Obecne propozycje w sprawie struktury cen wychodzą naprzeciw odczuciom i oczekiwaniom społecznym. Towarzystwo spłoszone było okrutnie, to fakt. I my, i gi wszyscy, nie? No co teraz będzie? Tym bardziej w domu rodzina. No przecież mój synek był taki malutki. No a żona pracowała chyba w banku, a zarabiała raptem, nie wiem, 700 czy 900 złotych. To akurat fotel kosztował tyle. To pamiętam, że zakupiła fotel chorobowy za pensję, za całą pensję. A my też mieli po parę tysięcy tutaj zarabialiśmy, to była szalona różnica. No i nagle ten dopływ gotówki zginął. To po prostu była rozpacz, że co teraz będzie, jak to się wszystko potoczy, jak my sobie damy radę. No bo ostatecznie przecież, jak mówiłam, mama nie pracowała, tylko ojciec. No też wszyscy po malutku w latach, no trudno być na czymś garnuszku, prawda? Więc jak sobie poradzimy. Ale powiedziałabym, że człowiek się musi nauczyć w każdej sytuacji żyć. Nauczyliśmy się jeść margarynę, no i takie prozaiczne rzeczy. To, co najważniejsze było dla dzieci, a nam i tak nic nie zaszkodziło. Pomagał nam KOR, o czym żeśmy specjalnie nie wiedzieli. Jako myśmy wtedy należeli do parafii Królowej Korony i prawdopodobnie, ale to wszystko jest tak owiane tajemnicą do dzisiejszego dnia. Praktycznie biorąc, uważam, że wobec nas wtedy postąpiono bardzo pięknie, bo to była taka niespodziewana pomoc. Przychodziła pani, która bez mała nic nie mówiła, ani skąd, wręczała kopertę, bez żadnego pokwitowania. My tak przypuszczamy, że to była taka właśnie pomoc. Więc nie zostaliśmy tak zupełnie sami. Zapis z akt SB ze stycznia 1977 roku. Z komendantem chorągwi ZHP w Szczecinie skontaktował się telefonicznie nieznany mężczyzna, który poinformował, że odwiedziło go dwóch mężczyzn i kobieta. Mieli oni upoważnienie z pieczęcią chorągwi, w nim zawarta była treść, iż harcerze Szczecina włączają się do ogólnopolskiej kampanii zbierania środków pieniężnych na uwięzionych robotników w wypadkach czerwca 76 roku. Jakby pan miał dzisiaj podjąć decyzję, tą, na którą pan miał te 5 minut wtedy w Gryfinie, zdecydowałby się pan ponownie? Nie. Nie. Zbyt to tragicznie potem się moje losy toczyły. Nie? Zastanawiałbym się, z kim ja to robię. Bo ja bym się zdecydował na pewno tak tam zrobić, tylko że z kim. Byliśmy, jesteśmy i będziemy zawsze z wami. W twórczym rozwoju naszej ojczyzny, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.